terapię. W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać kapsuły Bobs and Tops ze Stitchem. Kochani, kule Bobs and Tops ze Stitchem zakupiłam w Rossmanie w cenie 9,99. I powiem wam, że jest to największa nowość otwierankowa w Rossmanie. Gdy weszłam do Rossmana, na półce stał tylko ten jedyny kartonik Bobs and Tops z kulami ze Stitchem. Więc wiecie, co pomyślałam? Od razu biorę cały karton dla moich widzów, byśmy wspólnie mogli to otworzyć na odcinku. I jeszcze szybciutko zerknijmy, co między innymi znajduje się w kartoniku. A więc tak, mamy dwa rodzaje kul. Różową kulę z Andzią oraz niebieską ze Stitchem. W środku znajdują się nasze klasyczne Bobs and Tops, ale ze Stitchem. Czyli wiecie, takie typowe gumowe figurki na ołówek. Te kule również całe będziemy wykorzystywać, ponieważ w środku są dodatki, żebyśmy stworzyli z niej jednego wielkiego Stitcha. A mówiąc wielkiego Stitcha, mam na myśli bombkę, czyli ogromną głowę Stitcha. I kochani, jest jeszcze bardzo dużo smaczków co do tych figurek w środku, ale to już omówimy na dole. Więc kochani, nie ma co zwlekać, zabieramy się za otwieranie. Ale zanim to koniecznie kliknijcie ikonkę suba, dzwoneczka oraz łapkę w górę, być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. A przede wszystkim te łapki oraz subiki pomogą mi w rozwoju mojego kanału i będę mogła dostarczyć wam jeszcze więcej lepszego kontentu, więc do dzieła i dzięki! Chodźcie na dół! Kochani, łącznie do rozpakowania mamy 10 kul ze Stitchem, Bobs and Tops i przyjrzyjmy im się z bliska. Kochani, tak jak widzicie, kule mamy w dwóch kolorach, niebieska ze Stitchem oraz różowa z Andzią. Tak jak wam wspomniałam, całą kulę również będziemy wykorzystywać i będziemy tworzyć z niej bombkę, tak jak od tutaj widzimy, więc pewnie w środku będziemy mieli jakieś uszy do doczepienia? No nie wiem, zobaczymy. Jest to seria pierwsza, więc wow, super. Następnie, co my tu mamy? Okej, w środku mamy figurkę Bobs and Tops i jest ona klasyczną figurką Bobs and Tops na ołówek. Następnie mamy znak zapytania złoto, zapachowa. Okej, czyli mogą nam się trafić figurki zapachowe oraz figurki złote. Dobra, ale więcej dowiemy się w środku, bo mam nadzieję, że znajdziemy tam albumik i będziemy wiedzieć, jakie figurki możemy jeszcze zdobyć. I co jeszcze z ważniejszych rzeczy? Do zebrania łącznie mamy aż 18 figurek. To jest strasznie dużo. Dobra, kochani, w takim razie nie zwlekamy, otwieramy. I jeszcze sprawdźmy, czy mamy easy open. Tak, jest tutaj, więc otwieramy. O nie! Dobra, zamykamy, bo jeszcze chcę zobaczyć tą kulę dokładnie tutaj. Okej, czyli mamy takie dwa zagłębienia. Dobra, otwieramy. O, ja cię kręcę! To jest Lilo! Jako przeźroczysta. Czy ona się właśnie połamała? Nie, mam nadzieję, że nie. Proszę, nie. Dobra, jej bardziej nie wyginam. Wygląda ona w taki oto sposób. Tu tradycyjnie ma miejsce na ołówek. I sprawdźmy, czy jest zapachowa. Oj, tak! Ona pachnie tak cytrynowo-ananasowo. No, mega! Naprawdę jest zapachowa, więc super. Dobra, w takim razie naszą Lilo odkładam na miejsce na stędzik. A my przejdźmy do reszty zawartości naszej kuli. Dobra, mamy tutaj ulotki i są to... Tak, jest tu albumik. Z tego, co widzę, to możemy zdobyć tak naprawdę 6 postaci. I jest to Stitch, Lilo, Stróbka, Andzia, ponownie Stitch, ale nie wiem, czym on tu się różni. Z tego, co widzę, to chyba jest tutaj coś zielonego, jakby... Nie mam pojęcia, może spódniczka Hula. No i jest jeszcze Leroy. I tak naprawdę te wszystkie postaci mamy razy 3. I z tego, co wnioskuję, to zapachowe są te w trzecim rządku. Złote nie są, złote są po prostu złote, a klasyczne są po prostu klasyczne. Więc w tym wypadku trafiliśmy Lilo zapachową. Dobra, odznaczamy ją. A teraz weźmy się za kulę. I okej, mamy tutaj naklejki, uszy Stitcha. Oj, oraz jeszcze zawieszka. Dobra, w takim razie złóżmy to. I spójrzcie, kochani, tak oto prezentuje się nasza bombka. Mega fajnie, bardzo, ale to bardzo fajnie, że wszystko wykorzystujemy. Tak naprawdę nawet tą kapsułę przemieniamy w bombkę, no i mamy po prostu bombkę. Ale, no tak, bombka na wakacje, mam wrażenie, że spóźnili się o kilka miesięcy, albo o kilka miesięcy za szybko wydali ten produkt. No, wiecie, lepiej to by było dać w takim około bożonarodzeniowym okresie. Przed Bożym Narodzeniem w zasadzie, bo moglibyśmy wtedy wykorzystać tą bombkę rzeczywiście na choinkę. Ale można w tym wypadku stosować to jako dekorację, załóżmy, w pokoju. I jeszcze kolejna fajna rzecz, bo zobaczcie, w środku mamy miejsce na naszego Bobs and Topsa. Czyli zobaczcie, tutaj mamy, żeby ją nadziać. I zamykamy. I tak oto sobie trzymamy w kapsule naszą figurkę. I widzicie, w środku jest Lilo, więc no, mega fajnie. Okej, kochani, w takim razie bierzemy się za różową kulę. Okej, kochani, i w tym wypadku mamy Andzię zaprezentowaną i w zasadzie tylko i wyłącznie różni się to kolorem oraz tym, że mamy Andzię. No i oczywiście tutaj jako poglądową postać mamy Lilo. Otwieramy. Dobra, i sprawdzamy.
Mamy złotą postać! I jest to Stitch! Wow. Złoty Stitch. No powiem, że trochę tak bardzo ubogo wygląda złoty Stitch. Tak patrząc po naszym albumiku, to chyba lepiej prezentuje się w wersji kolorowej albo w brokatowej wersji. Jakoś ten złoty to, jak nie wiem, nie przemawia do mnie. Wiecie, o co chodzi. Nie pasuje po prostu do Stitcha. Ale jeszcze sprawdźmy, czy złota seria ma zapach. Nie, nie ma. Po prostu one są złote, tak jak myślałam. Czyli złote są złote, klasyczne są klasyczne, a te glitterowe mają zapach. Dobra, kochani, w takim razie nasz Stitch ląduje na miejsce na stędzik obok Lilo, a my bierzemy się za złożenie naszej kuli. I tak oto prezentuje się nasza Andzia. Oczywiście nosek, oczka, uszy gumowe, ale co ciekawe, ma jeszcze dodatkowy element, a mianowicie te swoje takie czółka, które ma też z tyłu właśnie zawinięte. A więc naprawdę ciekawe, ciekawe. Dobra, w takim razie nasza bombka Andzi ląduje obok Stitcha. A my bierzemy się za rozpakowanie kolejnej kuli. Dobra, i sprawdzamy. Mamy Stitcha! Teraz tego glitterowego, czyli brokatowego. O kurczę. Dobra, w takim razie sprawdzamy jego zapach. Wow, on pachnie tak mega jagodowo, winogronowo, adekwatnie do koloru. No i tutaj bardziej Stitch mi się podoba, nawet takiej wersji jakby jednokolorowej, ponieważ jest niebieski, czyli adekwatny do swojego koloru. No a złoty to taki, wiecie, mało pasuje do naszego Stitcha. No i tradycyjnie mamy tutaj otwór, który wykorzystujemy na nasz długopis. Chyba, że wy macie jeszcze inne zastosowania i na coś innego mocujecie Bobs & Topsy, więc koniecznie dajcie znać w komentarzu. Dobra, kochani, w takim razie nasz Stitch ląduje na miejsce na stędzik. A my sobie szybko odhaczymy nasz łup. Co do tych kul, to już będziemy stricte skupiać się na figurkach. Dwie poglądowe kule mamy złożone, więc na nich bazujmy i nie traćmy czasu. Sprawdźmy, jakie mamy kolejne figurki w kolejnych kulach. Mam nadzieję, że zdobędziemy Andzie. Uwaga. No nie, mamy powtórkę. Ej, co jest? Jaka jest szansa, żeby trafić drugą taką samą postać? I jeszcze pod rząd. Nie no. Mega śmiesznie. Dobra, w takim razie nasz Stitch ląduje na miejsce na stędzik i wiecie, gdzie później poleci, czyli do paczuchy dla najaktywniejszego widza. Więc jeżeli mam tu fanów Stitcha, to jest po co być aktywnym. Lecimy dalej. Albo super by było trafić Leroya. Jak wiecie, go zawsze jest ciężko trafić. I uwaga. Okej, jest tu jakaś brokatowa postać, jest to Stróbka. O kurczę, ale super. I powiem wam, że już Stróbka w wersji złotej o wiele lepiej wygląda, ponieważ ma zaznaczone usta. Trochę wygląda tak creepy. Nie jak Stróbka, tylko jakaś taka naprawdę pacynka czy leczka wudu. No troszkę jednak przerażająca. Nie wygląda lepiej, zdecydowanie to co. Nie wiem, czy w zasadzie jakakolwiek postać będzie mi się podobała w wersji tej złotej. Lecimy dalej. A my odhaczamy. Szósteczka. O nie, i to w najgorszym momencie. O, dobra, udało się. Mamy to, sytuacja opanowana, już się nie martwcie. Otwieramy. No nie, kurczę bele. No znowu, serio, przecież to jest naprawdę bardzo ciężko jest trafić drugą taką samą postać z rzędu. I to jeszcze taką creepy postać. No dzisiaj niezły niefart, lecimy dalej. Ale zanim otworzymy, to upewnij się, że dałeś suba oraz łapkę. Dzięki, otwieramy. Siódemeczka. Dajcie mi Leroya! Trzymajcie za to kciuki. Dobra, i sprawdzamy. Oby to nie była Stróbka. Okej, coś w wersji złotej. Oby nie Stitch. No nie, to jest właśnie... Tego nie chcemy. Nie no, to jest Stitch w wersji złotej. Ej, dlaczego? To jest strasznie słabe. Wzięłam cały karton, dosłownie wszystko. I jak w jednym kartonie może być aż tyle powtórek? No ej, ej. Dobra, lecimy dalej. Proszę o... Nie, nie o nią, o Leroya. Leroya, otwieramy. Easy, i sprawdzamy. Mamy Leroya, ale dlaczego w wersji złotej? Nie no, proszę, każda wersja tylko nie złota. I zwróćcie uwagę, że nie trafiła nam się żadna zwykła postać. Albo mamy glitter, albo złota. No, a ja bardzo lubię te klasyczne, kolorowe postacie. A wy? Dajcie znać w komentarzu, którą z trzech serii postaci uwielbiacie. Glitter, czyli zapachowa, złota, czy zwykła? Ja jestem fanką tej trzeciej serii, czyli zwykłej. Lecimy dalej. Dobra, teraz się trzyma. Otwieramy. O nie, dlaczego to tak się rwie? Mocy! Dobra, mamy to. Otwieramy. Proszę, by to nie była powtórka, proszę. Sorry, że przeszkadzam, ale czy na pewno zostawiłeś subika? Jak tak, to nie przeszkadzam. Dzięki. Mamy Leroya i to jeszcze w kolorowej wersji klasycznej.
Disney! Ja cię kręcę, nie dość, że najbardziej chciałam w sumie Leroya, to jeszcze mamy go w wersji kolorowej. Wszystko dosłownie jest tutaj zaznaczone. Wow. Uszy, no tutaj, również brzuszek, oczy, łapki, czułka. No mega, super, mega się cieszę. Tak, i klasyczne oraz złote nie mają zapachu. Tutaj się upewniłam, ponieważ jest to pierwsza nasza postać kolorowa, którą trafiliśmy, więc sprawdziłam jej zapach i nie pachnie. Więc tak jak wspomniałam na początku, kolorowe postacie są po prostu kolorowe. Druga wersja to są złote i one po prostu są złote. I trzeci rodzaj to są takie glitter i one są właśnie zapachowe. Dobra kochani, w takim razie nasz Leroy jako pierwszy kolorowy ląduje na miejsce na stędzik. Oznaczamy i bierzemy się za rozpakowanie już ostatniej, 10. kuli. Uwaga. Dobra kochani, i chwila prawdy, oby tu nie było powtórki. Brakuje nam jedynie Anci, więc proszę, proszę. O! Mamy Ancię! Jej! I to jeszcze w klasycznym kolorze! Więc tak naprawdę najlepsze postacie, czyli Andzie i Leroya, no brakuje jeszcze tak naprawdę Stitcha, mamy w wersji kolorowej, więc mega się cieszę! Ale super! I tutaj są te jej czułka, czułenka, wiecie o co chodzi, które spójrzcie, mamy tutaj w wersji naklejkowej. No mega fajnie, ale się cieszę! Powiem wam, że uratowała nam odcinek wraz z Leroyem. Mega mi się podoba! W takim razie, kochani, Andzia ląduje na miejsce na stędzik, a my bierzemy się za podsumowanie naszych dzisiejszych łupów. A, no i oczywiście odhaczamy. W dzisiejszym odcinku trafiliśmy 2 glitterowych, zapachowych Stitchów, 2 złotych Stitchów, glitterowa Lilo, 2 złote stróbki, złotego Leroya, klasycznego Leroya oraz klasyczną Andzię. Kochani, tak oto prezentują się nasze łupy. Powiem wam szczerze, że naprawdę dużo powtórek się trafiło i to jeszcze tak mega dziwnie, ponieważ w zasadzie był tylko i wyłącznie jeden karton do kupienia i ja kupiłam ten cały karton, no a w tym kartonie były po 2 powtórki, w sensie wiecie o co chodzi, że i w niebieskiej i w różowej były te same figurki i tak naprawdę mieliśmy kilka takich powtóreczek. Cały ten odcinek uratowała nam Andzia oraz Leroy, którzy są w wersji kolorowej, takiej klasycznej, bajkowej. A takie uwielbiam najbardziej. A wy dajcie koniecznie znać w komentarzu, którą postać najbardziej lubicie i której kibicowaliście, by trafiła się w naszej kuli oraz w której wersji oczywiście kolorowej, złotej czy glitterowej, zapachowej. Również kolejna rzecz, no to naprawdę ciekawym pomysłem są te bombki, że wykorzystujemy tak naprawdę całą kapsułę i w środku mamy jeszcze te gumowe uszka. Mega. Kochani, więc tak jak wspomniałam, koniecznie w komentarzu dajcie znać, co sądzicie o tym całym produkcie, o tej bombce, kulach, Bobs & Tops, czy byście to kupili, czy może zastanawialiście się w ogóle, czy to kupić, albo czy w ogóle to jest u was w Rossmanie, no bo wiecie, to było takie szybkie, że w zasadzie tylko i wyłącznie jeden kartonik był, ja to od razu wzięłam, kupiłam i mamy odcinek, więc w zasadzie nie wiem, czy to jest nawet w każdym Rossmanie. Dajcie znać w komentarzu. Tym samym bardzo dziękuję wam za dzisiejszy odcinek, będzie mi bardzo miło, jeżeli polajkujecie, skomentujecie, dacie suba, udostępnijcie filmik znajomym, żeby hulał po internecie. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. Koniecznie zajrzyjcie na Instagrama, tam się bardzo dużo dzieje. Koniecznie zostawcie follow, po prostu nie może was tam zabraknąć. Więc kochani, do zobaczenia na Instagramie oraz w kolejnym odcinku. Piąt!